Dlatego zaproponowaliśmy zmianę, która sprowadza się do tego, że likwidujemy te ocenne i ułomne rozwiązania i znamiona w przepisach prawa karnego i zastępujemy je kryteriami obiektywnymi. Otóż wprowadzamy normę, która mówi, że jeżeli ktoś posiada zaległość w stosunku do swojego dziecka mierzoną kwotą wyższą niż 3 miesiące lub wyżej większą kwotą należności alimentacyjnych, to wówczas podpada pod przepis prawa karnego i grozi mu odpowiedzialność karna. Jednak nie chcemy, aby tutaj działał pewien automat, ponieważ nie jest tutaj celem to, aby kogoś karać. Celem jest to, aby dziecko miało utrzymanie i było wspierane przez rodziców. Dlatego też wprowadzamy rozwiązanie nadzwyczajne, którego do tej pory nie było. Mianowicie Proszę nie zrywać dziecka! Dlatego też wprowadzamy rozwiązanie nadzwyczajne, którego do tej pory nie było. Ratunku! Dlatego też wprowadzamy rozwiązanie nadzwyczajne, którego do tej pory nie było. Matko, panowie, do ty, jednego dziecka tyle już? Taki siły. A gdzie jest to? Zwierzętami się bawią, jak na dzieckiem, to ma normalne warunki. Twoje dzieci się tego co czekały. Siłą podobno się nie odbiera, co wy robicie? Kurwa, syny jebany! Co wy robicie? Gdzie jest napisane, że siłą można dziecko odbierać? Co wy jesteście ludźmi? Hitlerowcy jebani! Co wy robicie? Ile jest pokazywane? Sądy są pojebane, widzę! No, nie macie dzieci, co? 3 miliony ojców nie widuje swoich dzieci. Niech to skończy się w końcu, można zwariować do reszty. Chcieliby po prostu przestać już tęsknić, ale jak, skoro wyrok sądu wciąż ich dzieli? Chore prawo, chory kraj, chory system. Prawa dziecka, prawa materialistek. Zasada jest prosta, właścicielka i tato ma. A ty płać, konaj, płać dziecka, zobaczysz, nie zdołasz. Najgorsza matka lepsza niż najlepszy ojciec. To jest proste, takie rzeczy tylko w Polsce. Stereotyp matki to wychowanie dobre. Przed rodzinnym sądem chroń dzieci, Panie Boże. Moje dziecko to dziecko systemowe. Nie mam prawa decydować, czego uczą go w szkole. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to chore. I ten cały obłęd to nasz wspólny problem. Dlatego też wprowadzamy rozwiązanie nadzwyczajne, którego do tej pory nie było.